szef NASA. COVID-19 mógł wydostać się z laboratorium. COVID-19 powstał w laboratorium. Szef NASA wyjaśnia ustalenia. Bill Nelson, nowy szef NASA, dał do zrozumienia, iż nowy koronawirus mógł wydostać się z laboratorium. Były senator z Florydy, pełniący teraz funkcję w NASA, skomentował również inne sytuacje, w tym stosunki Amerykanów z Chińczykami. Dlaczego Nelson postanowił odnieść się do kwestii związanych z pandemią? Nowo mianowany administrator amerykańskiej agencji kosmicznej Bill Nelson poczynił dziwne komentarze na temat Chin, kryzysu związanego z COVID-19 oraz bezpieczeństwa narodowego USA. Wszystko to podczas specjalnego, wirtualnego wydarzenia, które zostało zorganizowane przez NASA. Wypowiedź, która przyćmiła wszystkie inne komentarze, to ta, która dotyczyła COVID-19. Według Nelsona, pandemia rozpoczęła się poprzez niekontrolowany wyciek z laboratorium. Najdziwniejszy w całej wypowiedzi Billa Nelsona jest jej kontekst. NASA jest agencją rządową, która została stworzona w celu eksploracji oraz badania kosmosu, nie polityki czy epidemiologii. Nowy szef amerykańskiej agencji kosmicznej popełnił więc dziwny błąd na samym początku swojego urzędowania. Niezwykle istotne jest, aby potraktować zarzut nowego administratora NASA z dystansem. Na ten moment nie ma żadnych dowodów na to, aby Chiny były odpowiedzialne za wypuszczenie wirusa SARS-CoV-2 z laboratorium. Nelson twierdzi jednak, iż Stany Zjednoczone powinny dokładniej obserwować Chińczyków. Chińczycy w kosmosie. Jeśli zaś chodzi o sam wyścig kosmiczny, Chiny zaczynają zyskiwać coraz więcej siły. W maju bieżącego roku na powierzchni Marsa wylądował łazik z Hurong, który już zaczął przemieszczać się po czerwonej planecie. Chińczycy planują również stworzenie własnej stacji kosmicznej oraz dodatkowe misje związane z badaniem Księżyca i samego Wszechświata. Bardzo możliwe, że wypowiedzi nowego administratora NASA są związane z wewnętrznym ciśnieniem, związanym z harmonogramami, terminami oraz dalszym rozwojem misji kosmicznych, w tym programu Artemis. Komentarz dotyczący pandemii z laboratorium może być jednak dla wielu zaskakujący.